Bo chciałbym dzisiaj mówić, chciałbym, żeby punktem wyjścia dla naszego rozważania było coś, co jakiś czas rozpala dyskusję publiczną. Co jakiś czas, zazwyczaj po wyborach parlamentarnych, albo i częściej, jak jakiś polityk coś w cudzysłowie nawywija, to publiczną debatę rozpala kwestia immunitetu. Co to jest immunitet? To będzie to słowo, którego się dzisiaj dzieci mogą nauczyć, jeżeli nie znają chyba. Może niektóre dzieci posiadają immunitet, to wiedzą. Immunitet to jest coś dobrego. Najprostsza definicja, jaką znalazłem w słowniku języka polskiego, prosta, w punkt. Jest to zwolnienie od odpowiedzialności, jest to przywilej nietykalności. Fajnie mieć immunitet. Jakby dziecko miało immunitet, to by mogło nabroić, być nieposłuszne, narobić co tam tylko chce. I ma przywilej nietykalności, nic mu nie można zrobić. I dlatego co jakiś czas dyskusja powstaje, czy politycy powinni mieć immunitet, czy nie powinni mieć immunitetu. Ja sobie czytałem taką dyskusję w internecie, dowiedziałem się, że immunitet w naszym kraju, jaki funkcjonuje w systemie prawnym, to immunitet materialny i formalny. Ten immunitet materialny, nie chodzi o pieniądze, ale immunitet materialny nie budzi takich kontrowersji, bo on chroni od czynów w związku z pełnieniem swojej funkcji. Czyli chodzi o to na przykład, że jeżeli parlamentarzysta występuje w Sejmie, nie ponosi odpowiedzialności karnej za swoje poglądy. Z mównicy może mówić różne rzeczy, może przedstawiać swoje poglądy i nie ponosi odpowiedzialności karnej za to, co mówi. Ale immunitet, który rozpala dyskusję, to jest immunitet formalny, który polega na tym, że na przykład poseł od momentu wybrania nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wszelkie czyny, na przykład za wypadek drogowy. I właśnie, jak już mówiłem, ten immunitet wzbudza liczne kontrowersje i przeważają głosy, że powinien być zlikwidowany. Jedna z wypowiedzi, które czytałem, to człowiek się wypowiada: ja nie zamierzam łamać prawa, nie potrzebuje immunitetu. Skoro politykom jest potrzebny, to z założenia chyba chcą łamać prawo. Ktoś inny tam dodaje, że jest za mocnym ograniczeniem immunitetu. Prokuratorzy, sędziowie, politycy powinni mieć świadomość, że jeśli nabroją, to nie unikną odpowiedzialności. Szczególnie, że zgodnie z konstytucją wszyscy wobec prawa są równi. W tym punkcie jest to zapis fikcyjny. Ja staram się trzymać możliwie jak najdalej od polityki. Nie będziemy na szczęście tutaj teraz rozważać, czy jesteśmy za ograniczeniem, za zniesieniem immunitetu, czy pozostawieniem immunitetu, bo to nas nie dotyczy, na szczęście. Ale rozważmy dzisiaj, czy my jako dzieci Boże, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, czy my mamy immunitet? Czy my mamy zwolnienie od odpowiedzialności? Czy my posiadamy przywilej nietykalności? Słowo Boże kierowane do naszego zboru od jakiegoś czasu dotyka ostatnio kwestii prawa, kwestii naszej odpowiedzialności, czy może zwolnienia nas z odpowiedzialności względem prawa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj poniekąd kontynuowali to rozważanie, dalej sięgając do Słowa Bożego i przyjmując kolejną lekcję w tej ważnej materii dla naszego życia. Podczas pierwszego niedzielnego nabożeństwa w tym roku, w tym miesiącu, więcej, w tej dekadzie, słuchaliśmy właśnie o tym, nie wiem, czy pamiętacie kazanie, żyj zgodnie z prawem ducha. Pochylaliśmy się nad Słowem Bożym zapisanym w liście do Rzymian w 8 rozdziale na początku. Chciałbym przypomnieć nam 2 wersety dla kontekstu. Tam Słowo Boże powiada: teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. To jest piękna prawda, że ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, zyskują swoisty immunitet. Mamy przywilej nietykalności. Jesteśmy zwolnieni od odpowiedzialności względem prawa grzechu i śmierci. Po co Jezus przyszedł na ten świat? Ostatnio też czytaliśmy z tego miejsca, z kazalnicy, jak Jezus był kuszony, tą historię. I co się wydarzyło bezpośrednio
po tym, jak był kuszony, kiedy rozpoczął swoją publiczną służbę. W Ewangelii Łukasza znajdujemy ten zapis, że on począł nauczać po synagogach i czytamy tam w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza od 16 wersetu. Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Czytamy dalej, że podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Jezus Chrystus utożsamia się z tym, co Słowo Boże wcześniej przepowiadało. Mówi, że to się właśnie wypełniło w Nim, że On przyszedł ogłosić jeńcom wyzwolenie, aby uciśnionych wypuścić na wolność. Komu Jezus to ogłasza? Ludziom, słuchaczom. I myślę, że to jest prawda, z którą wszyscy się zgadzamy, z czym tutaj się nie zgadzać. Może w dalszej części kazania mam taką świadomość, że możecie nie ze wszystkim się zgadzać, ale tutaj, jak tak patrzę po was, na razie się wszyscy zgadzamy. Pan Jezus przyszedł dać wolność ludziom, którzy znajdowali się w niewoli grzechu. I to dotyczy wszystkich. Wszystkich bez wyjątku. Bo wszyscy zrodzili się w tej kondycji, że podlegali prawu grzechu i śmierci. To dotyczy nie tylko tych, którzy gdzieś pod Lidlem nas zaczepiają, żeby odprowadzić nam wózek i za tą złotówkę uzbierać sobie na piwo. Nie tylko ludzi uzależnionych, nie tylko tych, co się źle mają, nie tylko tych, którzy są związani jakimiś wielkimi uzależnieniami i borykają się i chodzą od ośrodka do ośrodka. Ale to się tyczy każdego, również tych, którzy świetnie prosperują w tym świecie, prowadzą swoje biznesy i nie mają żadnych uzależnień, albo przynajmniej im się tak wydaje. Wszyscy rodzą się w tej kondycji, że są w niewoli grzechu i śmierci. Każdy jest niewolnikiem. I ludziom jest to strasznie ciężko przyjąć w dzisiejszych czasach, w czasach humanizmu, gdzie nas się uczy, że człowiek jest miarą wszech rzeczy, że przecież Konstytucja nam gwarantuje wolność. Z urodzenia jesteśmy wolni i nikt nie ma prawa mówić inaczej. Bo wolność, co jak co, ale wolność nam się należy. Jezus bardzo wprost powiedział, że tyczy się to wszystkich. Każdy kto, tydzień temu o tym słuchaliśmy, Gabriel mówił, różne fragmenty czytaliśmy ze Słowa Bożego i to było podkreślone, że jeżeli Jezus powiedział, każdy kto, to dotyczy się to każdego. Bez wyjątku. Nie szukajmy sobie, że każdy kto, ale nie każdy kto. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale od 31 wersetu czytamy takie słowa. Do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli tamci Żydzi: Jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Już kłamią tutaj w tym miejscu, ale tak powiedzieli. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to ręczę i zapewniam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Każdy, kto grzeszy, a Słowo Boże mówi, że nie ma takiego, kto by nie zgrzeszył. Więc każdy jest niewolnikiem. I przyjęcie tej wolności, tej prawdziwej wolności wymaga zrozumienia, że jesteśmy niewolnikami. Ale Jezus daje nam prawdziwą wolność. Tylko musimy to podkreślić, że nie oznacza to, że żyjemy poza jakimkolwiek prawem, że jesteśmy ponad prawem, bo Jezus dał nam wolność i już nie podlegamy żadnemu prawu, bo mówiliśmy o tym, że znajdujemy się pod prawem ducha, że mamy być posłuszni prawu ducha. I też ostatnio w jedną ze śród minionych przyglądaliśmy się właśnie osobie Jezusa Chrystusa, jak on w obliczu pokus, które go spotykały, prób, przez które przechodził,
uczy nas w doskonały sposób, jak żyć według prawa ducha. Pastor, podsumowując ten wykład, powiedział proste zdanie, ja je pamiętam, bo sobie zapisałem, które streszcza właśnie, co to znaczy żyć według prawa ducha. Żyć według prawa ducha to naśladować Jezusa. Proste, tylko tyle. I zwróćmy uwagę na to, że Paweł, który pisał właśnie do Rzymian o tym, że wierzący zyskują wolność od prawa grzechu i śmierci, we wstępie do tego listu, jak on się przedstawia? Jak we wielu listach się przedstawia? Jako sługa, tak to jest oddane w większości przykładów, ale słowo, którego używa Paweł, greckie doulos, ono oznacza dosłownie niewolnik. Cóż za paradoks, ten, który pisze, że jesteśmy wolni, on sam przedstawia się, wielokrotnie inni apostołowie, też właśnie jako niewolnicy, bo oni to rozumieli. Jest to pewnego rodzaju paradoks, że zyskujemy wolność, oddając się w niewolę Chrystusowi, tylko i wyłącznie wtedy. Niech to pojmie, kto może pojąć. Dla ludzi w świecie, którym Duch tego nie objawił, to nie tylko paradoks, ale i wierutna głupota. Ale o zgrozo, i do Kościoła co jakiś czas próbuje się przedrzeć nauczanie, które wyrywając pewne fragmenty ze Słowa Bożego, nawołuje do absolutnej wolności, w innym rozumieniu niż poddanie całego swojego życia w niewolę Jezusowi. Zachowajmy czujność. Diabeł, który wie, że jego czas się kończy. Słowo Boże nas przestrzega, że będzie różnymi sposobami starał się zwieść w miarę możliwości i wybranych. I do nas będzie przychodził. Pewnie już tego doświadczyliście. Jeżeli nie, mówię wam otwarcie z kazalnicy, że będzie próbował nas zwieść w miarę możliwości, różnymi sposobami. I diabeł jednych próbuje, pozna nas, wie co na nas działa. Jednych będzie próbował wepchnąć w uczynkowość, w to, że musimy sobie zapracować na zbawienie, że musimy wszystko, co tutaj jest, co do joty, tutaj przestrzegać cały zakon mojżeszowy, te przepisy, przez które ciężko nam w ogóle przebrnąć, czytając, że to wszystko obowiązuje i że bez tego nie możemy się Panu Bogu podobać i jeżeli tylko się potkniemy, to zaraz wszystkie plagi egipskie na nas ześle. Ale też innych diabeł będzie próbował uśpić absolutną wolnością, żebyśmy się chełpili, żebyśmy się cieszyli tym, że jesteśmy powołani do wolności. I są przecież wersety ze Słowa Bożego. Filipian 4,13 czytamy, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. W Galacjan 5,1 czytamy, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wszystko mi wolno. Jesteśmy powołani do wolności. I tak oto w ten sposób może się zdarzyć i zdarza się czasem. Pewnie nie u nas, że bezpieczniej się poczujemy, jak powiem, że na zachodzie, że gdzieś tam w Niemczech. To zdarza się wierzącym, to nie do nas. Ale rozważmy to w sercu. Czy nie zdarza się, że wierzący zaczynają wyglądać tak samo, jak ludzie ze świata? Mówić tak samo, jak ludzie w otoczeniu? Tatuować się tak samo, jak ludzie naokoło? Ubierać się tak samo? Takie same wszystkie zabiegi? Tak samo wakacje spędzać? Tak samo wolny czas spędzać po pracy? Tak samo po piwko sięgać po pracy? Tak samo okazyjnie zapalić papierosa do tego piwka? Takiego samego języka używać, tak samo się kłócić, z takim samym trudem się godzić potem, tak samo się rozchodzić, rozwodzić, tak samo lekko podchodzić do przestrzegania przepisów prawa, ruchu drogowego i innych, tak samo lekko obchodzić podatki, bo można w łatwy sposób zakombinować i jest to niewykrywalne, tak samo zachowywać resztę, jak ktoś nam wyda za dużo, tak samo to i tamto, że już niczym się nie odróżniamy. Czy się nie może zdarzyć tak, że Kościół przestaje odróżniać się? Ja czasem mam wrażenie, jak widzę jakieś tam, nie od nas oczywiście, gdzieś tam z zachodu, jak widzę nagrania z uwielbienia, że nie wiem, czy to Love Parade, czy to jest uwielbienie. Tyle samo dymu, tak samo sala wygląda. Ciężko się rozróżnić, czasem można się pogubić, czy to jest dyskoteka, czy to jest uwielbienie Pana Boga. Ale Słowo Boże wyraźnie nas wzywa, że my mamy się odróżniać od tego świata. I spójrzmy, na jakie świadectwo otrzymał Noe w Piśmie Świętym. Ci, którzy od Nowego Roku starają się czytać od początku Słowo Boże, mają takie postanowienie, niedawno czytaliśmy pierwszą Księgę Mojżeszową w 6 rozdziale o Noem.
Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Cóż za wspaniałe świadectwo otrzymał Noe. Zwróćmy uwagę, na tle swojego pokolenia, na tle, on się wyróżniał. On na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Przyjaźnił się z Bogiem. Jezus powiedział, gdy był tutaj na ziemi, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, że jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Czyli w naszych czasach, które poprzedzają, w to wierzymy, że Jezus przyjdzie. Ludzie wtedy jedli i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop i wszyscy zginęli. Podobnie będzie i w czasach ostatecznych. Bóg obiecał, że nie zaleje świata, że nie będzie kolejnego potopu, ale wiemy, że dzieła ludzkie na tej ziemi spłoną za jakiś czas. Podobnie jak Noe, na tle swojego pokolenia był nieskazitelny, tak i my jesteśmy do tego wzywani przez Słowo Boże bardzo wyraźnie, żeby się wyróżniać. W liście do Filipian czytamy w 2 rozdziale: czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świećcie jak gwiazdy na niebie. Jeżeli jako ludzie wierzący przestajemy się w jakikolwiek sposób wyróżniać, tak że ludzie nie widzą, że jesteśmy inni, to coś jest nie tak. To w takim razie podlegamy pod to samo prawo grzechu i śmierci. Jeżeli na nowo się narodziliśmy, nie jesteśmy z tego świata, choć jesteśmy w tym świecie, wtedy podlegamy pod prawo ducha. Ostatnio pastor użył tej anegdoty, jak jeden z wierzących, że to w czasach komuny, jeden z wierzących chłopaków został wysłany do wojska i w zborze się modlili, żeby tam sobie poradził, żeby go za przeproszeniem nie zgnoili w tym wojsku, i on po jakimś czasie wraca i się pytają, jak tam sobie radzisz w tym wojsku. To jest anegdota i brat Dzisiu słusznie zauważył potem, że to nie jest powód, żeby się śmiać, tylko raczej zapłakać, bo my się śmiejemy, ale tak naprawdę śmiechem przykrywamy coś strasznego, bo on powiedział, że a dzięki Bogu nikt nie zauważył, że ja jestem wierzący, bracie pastorze. Nie ma z czego się śmiać, bo to niestety jest czasem rzeczywistość, że ludzie nie zauważają, że my jesteśmy kimś innym, że się wyróżniamy, a powinniśmy się wyróżniać na tle tego pokolenia. Mamy świecić jak gwiazdy na niebie. Co to oznacza? Zostało nam objawione, że każdy bez wyjątku jest niewolnikiem. Albo grzechu, albo Chrystusa. Innej opcji nie ma. Nie ma opcji, że nie jesteśmy niewolnikiem nikogo. I na tym polega właśnie prawdziwa wolność, że jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. Wolność, którą przyszedł ogłosić Jezus Chrystus na tym świecie jako miłościwy rok Pana. W Jezusie zyskujemy immunitet, czyli zwolnienie od ciążącej na nas odpowiedzialności w świetle prawa grzechu i śmierci. Prawdą jest, że zostaliśmy powołani do wolności. To przecież mówi Słowo Boże, ale czytajmy to słowo z jego kontekstem. Bo rzeczywiście w liście do Galacjan na początku, w 5 rozdziału czytamy: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ale w jakim kontekście Paweł te słowa pisał w swoim pierwszym liście, który napisał do kościołów znajdujących się w Galacji? Ponieważ pojawili się tam nauczyciele, którzy właśnie chcieli ich zmusić do tego, żeby wszystkich przepisów, jak już mówiłem, które przez ciężko nawet je przeczytać, że wierzący, jeżeli mają mieć zbawienie, muszą wszystkiego przestrzegać ze Starego Testamentu. I Paweł występuje przeciwko temu, żebyśmy nie dali się poddać pod jarzmo niewoli. Dalej w tym rozdziale czytamy 6 werset: bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, by być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. I dalej od 12 wersetu odnośnie tych nauczycieli, którzy niepokoili wierzących w Galacji: bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Bardzo mocne słowa apostoła Pawła. Niech by się wykastrowali ci, którzy was przymuszają do tego, żeby być niewolnikami znów prawa, wszystkich przepisów.
bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Ale tu się nie kończy to zdanie. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Inne przekłady oddają ten fragment tak. W słowie Nowego Przymierza: ci zaś, którzy was niepokoją, bodaj by się wykastrowali. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. W przykładzie Biblii Poznańskiej czytamy: oby już całkowicie okaleczyli się, którzy was podburzają. Wy bowiem, bracia, do wolności zostaliście powołani, ale nie do tej wolności, która służy naturalnym skłonnościom ludzkim, lecz która ożywiona miłością każe wzajemnie sobie usługiwać. Stary przekład z 1599 roku. Biblia Jakuba Wójka. Albowiem wy wezwani jesteście ku wolności, bracia. Tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciału, ale przez miłość ducha służcie jedni drugiemu. I Biblia Gdańska, jeszcze przeczytam ten przekład. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia, tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie. Nie wolno nam brać tego wspaniałego daru, Bożego daru, naszej wolności, brać i wykręcać tego w ten sposób, żeby stawało się to dla nas wymówką, zasłoną, usprawiedliwianiem dla spełniania zachcianek naszego ciała, naszej starej natury. Bo co? Można by się zapytać. Tu nikt się nie zapyta, bo my jesteśmy tacy kulturalni. Może ktoś pomyślał. Bo co? Bo co się stanie, jeżeli troszkę wyluzujemy? Jeżeli odpoczywając w tej wolności troszkę pobłażymy naszym zachciankom, troszkę mniejszą wagę do tego, przymkniemy oko, bo przecież nam się też należy po ciężkim tygodniu pracy odpocząć, bo nasze ciało się domaga tego czy tamtego. Co się stanie, jeżeli troszkę odpuścimy? I właśnie nad tą kwestią teraz się pochylimy, żeby zastanowić się, co się stanie, jeśli pod pozorem wolności będziemy pobłażać zachciankom naszego ciała. Spotkają nas konsekwencje. Tak jak łamanie prawa powoduje konsekwencje, musimy się liczyć z konsekwencjami, tak też łamanie prawa ducha, tego co Słowo Boże nam zostawiło, powoduje konsekwencje. Niektóre konsekwencje poniesiemy już tutaj w życiu doczesnym, a niektóre dopiero w wieczności. W Dziejach czytamy, że Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dziś, gdy wiemy, gdy czytamy słowa, każdy kto, to jednak czasem jesteśmy skłonni, że nas to nie dotyczy. Kiedy Gabryś głosił na ten temat, każdy kto, ale czasem się zastanawiamy, czy nas to nie dotyczy, przypomniałem sobie to zdjęcie, jakiś czas temu natrafiłem, to jest chyba najzabawniejszy znak w naszym kraju. Zakaz wjazdu pojazdów powyżej 12 ton z całym szeregiem wyjątków. Czy my czasem tak nie zaglądamy do Słowa Bożego, czytając to, co Jezus powiedział, każdy kto? I zgadzamy się z tym, że to jest zakaz, że każdy kto. Ale jakoś myślimy, że to nie dotyczy nas. Sami siebie oszukujemy. Bo jeżeli Jezus powiedział każdy kto, to dotyczy to każdego, bez wyjątku. Zapamiętajmy sobie tą ilustrację. Tak nie jest ze słowami Jezusa. Tak jest nieraz z naszymi słowami, że jest tyle wyjątków. Ale nie kiedy Jezus coś mówi. Łamanie prawa ducha wiąże się z poniesieniem konsekwencji. I bardzo mi zależy na tym, żebyście dzisiejsze kazanie Słowa Bożego nie odbierali jako straszenie. Bo nie to jest moją intencją, żeby kogokolwiek straszyć. Mówię w pierwszej kolejności do siebie, bo od kilku tygodni też przeżywam to słowo i ono trafia do mnie. Ale ja nie chcę tego odbierać, że bać się, że Pan Bóg chce mnie wystraszyć. Ale mnie ostrzega. I to jest różnica. Kiedy dziecko bawi się przy rozgrzanym piekarniku i widzimy, że się zbliża do szyby,
Jeżeli nawet złapiemy je za rękę i szarpniemy i powiemy, że się poparzysz, czy to jest straszenie dziecka? Czy to jest wyraz troski i ostrzeżenie? Kiedy dzieci bawią się przy ruchliwej jezdni i my zareagujemy i zawołamy, żeby szybko stamtąd czmychały, bo grozi im niebezpieczeństwo. Czy to jest straszenie dzieci, czy to jest ostrzeżenie przed realnym zagrożeniem? Straszeniem dzieci jest straszenie czarną wołgą, jest straszenie potworami w wannie, chciałem powiedzieć. Mnie nikt nie straszył potworem w wannie, ale zresztą rodzice, żeby było jasne, nie straszyli mnie potworami, ale wiem, że się straszy, że w szafie są potwory, że pod łóżkiem są potwory, może w wannie też są jakieś potwory, skoro już się słowo rzekło. To jest straszenie. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz na to, co Słowo Boże dzisiaj do nas mówi, nie jako przypadek straszenia nas potworami, jakimiś wyimaginowanymi, które mieszkają w szafie, ale że mamy tutaj do czynienia z sytuacją bardziej tego, jakbyśmy bawili się w ciuciu babkę przy otwartym, rozgrzanym piekarniku. Albo jakbyśmy grali w piłkę nożną na pasie zieleni rozdzielającym autostradę, dwa pasy. Jesteśmy w zagrożeniu, jeżeli nie zachowamy czujności. I słowo dzisiaj, ono nie ma na celu nas straszyć, ale ma nas ostrzec. I być może to słowo nie jest dzisiaj do wszystkich. Daj Boże, żeby było jak do najmniejszej ilości z nas. Ale niestety mam też świadomość, że ono jest do niektórych z nas, bo ono też jest kierowane do mnie. I niech to słowo pomoże nam zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy może się dzieją albo nie dzieją w naszym życiu. Dlaczego pewne konsekwencje się dzieją w naszym życiu. Dlaczego chociaż śpiewamy piękne pieśni o wolności, nie doświadczamy wolności w naszym życiu, bo ciągle nas wiąże jakiś grzech. I po jakimś czasie już różne rzeczy Panu Bogu oddaliśmy, ale na coś machnęliśmy ręką, bo to nas nie dotyczy. Może inne, ale u nas to się nie sprawdza. I już się poddaliśmy. Albo Bóg milczy. Słyszymy w świadectwach innych ludzi, jak przemawia do nas, a do nas od jakiegoś czasu nie mówi. Być może to słowo pomoże nam zrozumieć, że ponosimy konsekwencje tego, że w jakiejś kwestii łamiemy prawo ducha i ponosimy tego niestety konsekwencje już tutaj na ziemi. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Koryntian o Wieczerzy Pańskiej, zazwyczaj czytamy ten fragment, kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, on przestrzegał, żeby nie lekceważyć wieczerzy, żeby podchodzić do niej śmiertelnie poważnie, bo z tego powodu, że niektórzy lekceważą to, chorują, a nie mało zasnęło, tak czytamy w Słowie Bożym. Czyli już wtedy wierzący w tym zborze ponosili konsekwencje lekkiego podchodzenia do prawa ducha. Żeby przyszło nam łatwiej zapamiętać, jakie mogą nas spotkać konsekwencje łamania prawa ducha, jako punkt odniesienia niech posłużą nam konsekwencje łamania prawa tego tutaj na ziemi. Myślę, że jak przyglądam się, każdy z nas podlega jakiemuś prawu. Prawu pracy, w szkole, niektórzy mają prawa i obowiązki ucznia. W związkach małżeńskich też podlegamy pewnym prawom. Wszyscy podlegamy prawu karnemu, prawu drogowemu powinniśmy podlegać. Jeżeli łamiemy prawa, różne zobowiązania, spisane i niespisane, liczymy się z tym, że jeżeli jesteśmy przyłapani, spotkają nas konsekwencje. I na kanwie właśnie takich konsekwencji można by wymienić ich wiele. Ja wymienię 5 takich konsekwencji łamania prawa wiążących nas umów. Na tej kanwie, spoglądając do Słowa Bożego, porozmawiamy o konsekwencjach łamania prawa ducha, jakie mogą nas spotkać. Pierwsza konsekwencja łamania prawa to kara grzywny, mandat. Spróbuję nawiązać interakcję z wami, czy komuś się zdarzyło dostać mandat. Możecie unieść rękę, będzie mi raźniej. No, kilka osób dostało mandat. Ja, chociaż może być ciężko wierzyć, 14 lat temu zapłaciłem mandat za prędkość, ostatni. Jak dotychczas, mam nadzieję, że to się nie powtórzy, ale zapłaciłem inne mandaty za gapiostwo. Dosłownie za gapiostwo, czyli nie skasowanie biletu, bo gdzieś mi uleciało. I zdarzyło mi się płacić mandat. Zostałem przyłapany na tym, że jechałem bez biletu i musiałem ponieść tego konsekwencje. Jeżeli mamy jakieś rachunki czy kredyty do spłacenia, jeżeli nie spłacamy terminowo, naliczana jest nam grzywna i musimy za to zapłacić. Jeżeli prawo nas zobowiązuje, żeby wnieść jakiś podatek, to jeżeli zapomnimy, to cóż, czy to już nas nie obowiązuje? Nie, jeżeli zostaniemy na tym przyłapani, to nie tylko zapłacimy ten podatek, ale zapłacimy też karę grzywny.
Jeżeli kupujecie samochód, to trzeba zapłacić 2% podatku od tego. Jeżeli ktoś zapomni, z Krzysiem ostatnio rozmawiałem, to całe szczęście, że został zwolniony. Miał immunitet akurat w tym wypadku, ale mało osób ma immunitet od tego. Więc myślę, że tu się zgadzamy co do tego, że możemy dostać mandat, jeżeli łamiemy prawo. W duchowej rzeczywistości każdy z nas, rodząc się pod prawem grzechu i śmierci, miał wielki dług do zapłacenia. Każdy podlegał takiej karze niewyobrażalnej kwocie nie do zapłacenia przez nikogo, tylko się załamać. Dobra nowina na szczęście jest taka, czytamy o tym w liście do Kolosan, że On, czyli Jezus, umorzył nasze długi. Całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Cóż za wspaniała, dobra nowina. Ale prawo ducha nakazuje nam to samo względem tych, którzy nam są coś winni. I nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, ale każdy, kto jest nam coś winny, to jest mowa o wybaczeniu. Tak jak Bóg nam wybaczył, prawo ducha wymaga od nas wybaczenia naszym winowajcom. Jest to jedna z próśb modlitwy pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak nam polecił modlić się Jezus. Nałożył na nas zobowiązanie do takiej samej wspaniałomyślności, jakiej beneficjentami sami się staliśmy. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza znajdujemy przypowieść Jezusa o dłużniku, który spotkał się z taką wspaniałomyślnością króla. Mam nadzieję, że pamiętacie tą przypowieść. Nie tak dawno też ją rozważaliśmy z tego miejsca. Tam jest dłużnik, który ma wyliczony dług. Nie pamiętam, ile dokładnie to było, ale sobie wyliczaliśmy, że nie miał absolutnie szansy, żeby to spłacić. I miał być wtrącony do więzienia, bo ten dług na nim ciążył, ale prosił o cierpliwość i król okazuje mu niezwykłą wspaniałomyślność, umarza ten dług. Ale potem w tej historii czytamy o tym, że on spotyka swojego dłużnika, który jest mu niebotycznie mniej winien. I co robi? I dusi go, i zmusza, i nie chce mu wybaczyć. Nie chce mu umorzyć tego długu, bo chce odzyskać te pieniądze. I czytamy w Ewangelii Mateusza, koniec tej przypowieści, 18 rozdział, 32 werset i dalej. Wtedy król, kiedy o tym usłyszał, wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I zwróćcie uwagę, co się dzieje. I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Wiemy, że nigdy nie był w stanie tego spłacić. Podobnie mój Ojciec w niebie, mówi Jezus, uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Mimo, że dług był umorzony, jednak antybohater tej przypowieści traci wolność. Jego dług jest wznowiony. Jego immunitet zwolnienia od odpowiedzialności, jego immunitet został uchylony, tak jak i prawo przewiduje możliwość uchylenia immunitetu. I on musi zapłacić tą karę. Jeżeli łamiemy prawo ducha naucza nas, wymaga wspaniałomyślności, wybaczenia z całego serca. Musimy mieć świadomość tego, że konsekwencją, jeżeli tego nie czynimy, jest to, że znów wpadamy w nasze długi, że nie jest nam wybaczone, że chociaż było wybaczone, to nasz immunitet jest uchylony. Druga konsekwencja, żeby iść dalej, utrata zaufania, zepsucie relacji. Tutaj już może nie z drogówką, bo to nie jest tak, że policja nas zatrzyma za prędkość i policjant zapuka w szybkę, starszy aspirant się kłania i mówi: niech karą będzie dla pana, że traci pan moje zaufanie. To może by nas nie ruszyło. Ale w relacjach, jakie mamy, w naszych relacjach rodzinnych, na linii dzieci-rodzice, małżonkowie, w relacjach zawodowych, w relacjach przyjacielskich, jeżeli wyjdzie jakieś kłamstwo, jeżeli wyjdzie nasza niewierność, to ceną za to jest utrata zaufania i zepsucie relacji. Rodzic ma prawo wymagać różnych rzeczy od swoich dzieci. Ma prawo powiedzieć, że tego i tego wam nie wolno. I jeżeli wyjdzie, że dzieci były nieposłuszne, mi się to zdarzyło, że straciłem zaufanie rodziców. To była chyba największa kara, kiedy kiedyś tata mi powiedział, że on mi teraz nie ufa.
Pamiętam, jak mieliśmy zakaz oglądania telewizji, kiedy rodziców nie było, a i tak oglądaliśmy, to Kasia potem brała wiatrak i specjalnie chłodziła z tyłu kineskop, bo jak rodzice przychodzili, to rękę kładli, czy ciepły. Jeżeli by to wyszło, jeżeli byśmy byli przyłapani na tym, że chłodzimy ten telewizor, to ponieślibyśmy tego konsekwencje. I tak jest też w tej duchowej rzeczywistości. Chyba sprzedałem Kasię po 20 paru latach. Ale dzisiaj ich nie ma, to może się jej upiecze. W naszych relacjach małżeńskich, nawet nie mówmy o zdradzie, bo to już wiadomo, ale wystarczy to, że jesteśmy nieposłuszni woli współmałżonka. Jeżeli żona prosi ciebie o to ileś razy, żebyś wyniósł śmieci albo odkurzył, a ty tego nie zrobisz, to liczysz się z konsekwencjami tego, że niekoniecznie będzie nadskakiwać, żeby twój ulubiony deser podać do obiadu. To raczej twoją rolą jest, żeby przeprosić, żeby naprawić tą relację, bo jest pewna przeszkoda. Mówię, już nie mówię o zdradzie, bo to wiadomo, że relacje są zdruzgotane na długi czas i trzeba nad tym pracować. Jak to się ma do rzeczywistości duchowej? W liście Jakuba czytamy w 4 rozdziale: prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jeżeli należymy do Kościoła, to jesteśmy Jego oblubienicą i nie wolno nam zdradzać Boga. Nie wolno nam być nieposłusznym. Jeżeli świadomie łamiemy prawo ducha, wybieramy nieposłuszeństwo, to konsekwencją będzie zaburzenie tej relacji, jaką mamy. Podczas chrztu wiary wobec Boga i ludzi składamy pewne przyrzeczenie, że będziemy wiernie służyć Kościołowi po kres naszych dni. Jeżeli się z tego nie wywiązujemy, tak jak i z innych w życiu czasem się nie wywiązujemy z czegoś, to poniosimy tego konsekwencje. W Piśmie Świętym znajdujemy piękne świadectwo o tym, że Bóg może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. W liście do Efezjan to czytamy. Piękne świadectwo, że Bóg może daleko więcej niż to, o co prosimy, czy o czym pomyślimy. Ale nie spodziewaj się, jeżeli łamiesz prawo ducha, jeżeli jesteś niewierny, jeżeli pozwalasz sobie na bałwochwalstwo w różnej formie, jeżeli czcisz inne rzeczy poza swoim Bogiem, że On będzie wyprzedzał twoje pragnienia. Jeżeli zdradzisz żonę, przepraszam, to zawsze się mówi, bo to jakby tylko mężczyźni zdradzali, nie wiem z kim, no ale tak już się przyjęło mówić. Jeżeli zdradzisz żonę, to nie oczekuj, że ona będzie wyprzedzała daleko więcej niż ty sobie wymarzysz, chociaż zazwyczaj może tak i robiła. Ale relacja wymaga naprawy i tak samo jest w tej duchowej rzeczywistości. Jezus jest z nami zupełnie szczery. Powiedział do swoich uczniów, będąc tutaj na ziemi, takie słowa w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 8 i 9 werset. Znów się pojawia: każdy kto, czyli bez wyjątku, każdy kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. I my znów mamy obraz tego znaku, że może nas to nie dotyczy. Generalnie tak, to jest prawda, Słowo Boże o tym mówi. Każdy, kto się mnie zaprze, tego Jezus się zaprze przed aniołami, a każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Jeżeli w naszej codzienności, w naszym życiu żyjemy tak, że się nie odróżniamy od tego świata, że ludzie nie widzą, że mamy możliwość złożenia świadectwa, ale nic nie mówiąc zapieramy się Syna Człowieczego, zapieramy się Jezusa, to konsekwencją jest też to, jest to powiedziane wprost, że i On się nas zaprze. Jeżeli zasmucamy Ducha Świętego, mówiliśmy podczas konferencji niedawno o tym, konsekwencją jest to, że On przestanie mówić. Więc jeżeli dzisiaj doświadczasz tego, że jakieś takie milczenie przyszło w twoim życiu, ja nie mówię, że to dotyczy każdego, bo wiemy też ze Słowa Bożego, że historię Hioba chociażby, że czasem jesteśmy poddawani próbie i to nie jest wina tego, że łamiemy prawo ducha, ale rozważmy w swoim sercu, czy milczenie, które może doświadczasz,
Zbadaj swoje serce, czy to nie wynika z tego, że gdzieś łamiemy w jakimś elemencie prawo ducha, bo jest nam objawione, co Bóg od nas wymaga. Jeżeli to lekceważymy, to takie mogą być konsekwencje. Trzecie, ograniczenie praw lub zwolnienie, ograniczenie lub całkowity rozpad relacji, dalsze konsekwencje łamania prawa. W szkole na przykład, ja nie wiem, bo nigdy nie byłem zawieszony w prawach uczniach, bo nie obracałem się w kręgach patointeligencji, ale jest kodeks ucznia, prawa ucznia, obowiązki ucznia i o ile można korzystać z wielu praw, to jeżeli jakiś uczeń łamie zasady szkoły, jeżeli jest przyłapany, nie wiem, że pali w kiblu, że narkotyki sprzedaje i tak dalej. Na filmach amerykańskich to nieraz widzimy, że jest wzywany do dyrektora. I pierwsze co, to jest zawieszony na jakiś czas w prawach ucznia. I to ma służyć poprawie, przemianie, naprawieniu. Ale jeżeli tak się nie dzieje, to potem przychodzi wyrzucenie ze szkoły. W pracy mamy pewne obowiązki. Podpisujemy tam nasze obowiązki, naszą kartę, nasz opis stanowiska pracy. Tam jest wyszczególnione zazwyczaj, co należy do naszych obowiązków. Jeżeli ktoś regularnie się spóźnia, jeżeli ktoś nie robi czegoś tak, jak ma zapisane, olewa jakąś tam część swoich obowiązków, to pierwsze co, to przychodzi nagana. Ale jeżeli nagana nie powoduje żadnego skutku, nie przychodzi naprawa, to potem możemy się spodziewać, że za jakiś czas zostaniemy zwolnieni. Podziękują nam za pracę. W relacjach czasem może dojść do separacji i ona może służyć temu, żeby naprawić pewne relacje. Ale jeżeli nic się nie zmienia, jeżeli to nie przynosi żadnego skutku, żadnej naprawy, dążenia, pokuty, szczerej pokuty, to dojdzie do trwałego rozpadu relacji, czyli do rozwodu. Jak to możemy odnieść do prawa ducha? Mamy w Piśmie Świętym zbiór zasad, jak powinniśmy funkcjonować w społeczności Kościoła. I przynależność do zboru daje nam wiele przywilejów, ale też obowiązuje nas posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jeśli ktoś jawnie nie przestrzega tych zasad, powinien się liczyć z napomnieniem, które przyjdzie. Takie dajemy też prawo zborowi. Jeżeli tylko jesteśmy sympatykami i bywamy w jakimś zborze, no to nie dajemy prawa tak naprawdę pastorowi, starszym zboru do napominania, bo my nie należymy. Ale jeżeli składamy deklarację członkowską, że chcemy należeć do danego zboru, to zyskujemy pewne przywileje, ale jednocześnie też możemy spodziewać się, wyrażamy zgodę na to, że jeżeli ktoś zauważy w nas, że łamiemy prawo ducha, to zostaniemy napomnieni. A jeżeli nie przynosi to żadnej poprawy, bo napomnienie ma służyć poprawie, to konsekwencją może być wykluczenie ze społeczności Kościoła. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, czytamy o taką historię. Właśnie Paweł pisał do wierzących tam, ponieważ tam wszyscy wiedzieli, co się dzieje w tym zborze, że jawnie były łamane prawa ducha, to, co jest nam przekazane, to, co jest wolą Bożą dla naszego życia. Czytamy tam tak, Paweł pisze, słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet wśród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swego ojca. Czym się tu szczycić? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swego grona osobę, która tak postępuje. Ja nieobecny ciałem, obecny tylko duchem już ją osądziłem, tak jakbym był pośród was. Otóż gdy się zgromadzicie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i mój duch będzie przy was wraz z mocą naszego Pana Jezusa, wydajcie tę osobę szatanowi. Niech zguba dotknie jej ciała, aby duch był uratowany, gdy zjawi się nasz Pan. 11 werset dalej. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Również Jezus zostawił nam zasady napominania. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale czytamy, jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli i w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik, czyli będzie wyłączony ze społeczności, czyli będzie traktowany jako niewierzący, czyli zostanie, przepraszam za słowo, wyrzucony
z Kościoła, odłączony, ponieważ Kościół nie może godzić się na to, żeby jawnie były łamane prawa ducha, pewne zasady. I dla naszego dobra, tak jak przychodzi napomnienie, tak i przychodzi napomnienie ze zboru, wykluczenie czasowe, a czasem, jeżeli nie przychodzi poprawa, to liczmy się z konsekwencją tego, że w świetle Słowa Bożego nie można się na to godzić i możemy się spodziewać, że zostaniemy wyłączeni ze społeczności Kościoła. Czwarta konsekwencja, jaka może nas spotykać i spotyka, mam nadzieję, że nie nas, ale może niektórych spotkało w życiu, prawda? Kara pozbawienia wolności. Jeżeli ktoś stale i stale łamie przepisy, musi się liczyć z tym, został złapany raz, drugi, dostał grzywnę, dostał nagany, dostał mandat. Musi się liczyć z tym, że może spotkać się z karą pozbawienia wolności. Jak to się ma do prawa ducha? Wyraźnie to już dzisiaj zaznaczyliśmy, że my mamy darowaną wolność w Jezusie Chrystusie. Jest to Boży dar, mamy immunitet. Nie podlegamy pod prawo grzechu i śmierci, ale jeżeli świadomie łamiemy prawo ducha, liczmy się z konsekwencjami. Jeśli pod pozorem wolności pobłażamy zachcianką naszego ciała, jeśli lekceważymy to, jeśli zaczynamy sobie tłumaczyć, że to, co czytamy jakimś trafem nas, akurat nas nie dotyczy, to ten immunitet, jaki mamy w Jezusie, może zostać uchylony i możemy znów być niewolnikami grzechu. Możemy stracić naszą wolność. Możemy dostać karę pozbawienia wolności, bo wolność jest darem, który otrzymaliśmy i ona może zostać nam odebrana. I to jest straszna kara. Kara poniekąd na własne życzenie pozbawiamy się wolności. W drugim liście Piotra czytamy w drugim rozdziale: jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. To jest mowa o ludziach, którzy zyskali już wolność. I tutaj też, zobaczcie, nie jest mowa o tym, że potknęli się, zdarzyło im się, że zgrzeszyli, ale jest mowa, że potem znowu w nie uwikłani dają się, pozwalają się opanować tym grzechom. To ich stan ostateczny jest gorszy niż poprzedni, bo to już jest recydywa, to jest kolejna utrata wolności. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. To jest poważna sprawa i dosłownie igranie z ogniem. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy: jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, czyli mając świadomość, że jest to grzech, mając świadomość, że to jest wbrew prawu ducha, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Straszne słowa. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. I to nas prowadzi do ostatecznej konsekwencji, jaka może nas spotkać: załamanie prawa. W liście Jakuba czytamy: lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Chociaż w Polsce nie ma kary śmierci, to wiemy, że taka kara istniała i w wielu miejscach nadal istnieje, że konsekwencją łamania prawa może być kara śmierci. Jest to kara ostateczna, której nie można cofnąć, konsekwencje wieczne, kara zarezerwowana dla największych przestępców. I od razu przejdźmy do duchowego znaczenia tej kary. Wiemy, że sporą część mów Jezusa zajmują ostrzeżenia przed piekłem, miejscem wiecznej kary. Słowo Boże mówi, że w piekle niestety znajdą się niektórzy całkowicie zaskoczeni swoim położeniem. Znajdą się w piekle ludzie, którzy uważają się za chrześcijan, ale czynią nieprawość, czyli nie przestrzegają prawa ducha. To jest konsekwencją. W Ewangelii Łukasza czytamy o Jezusie, który obchodził miasta i wioski, nauczając, że zdążał w kierunku Jerozolimy, i rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.
Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś, a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Powtarzam, nie po to to dzisiaj mówimy, żeby straszyć, ale żeby ostrzegać. Słowo Boże rzetelnie nas ostrzega przed konsekwencjami, jakie mogą nas spotkać, kiedy łamiemy prawo ducha. Na szczęście, i to chciałbym podkreślić, nasz upadek nie przekreśla dzieła Bożego. Nie niweczy tego, co uczynił Jezus, bo my mamy immunitet. Jeśli się potkniesz, nie musisz rozpaczać. Trzeba nam się szybko po prostu podnieść. Bóg na pewno mi osobiście wybaczył więcej niż 7 razy 70 razy. Więcej niż te 490 razy. Ale ja nie mogę tego lekceważyć. Nie mogę pobłażać. Słowo Boże mnie ostrzega, żebym nie pobłażał swojemu ciału, ponieważ mam immunitet. Chwała Bogu za to, za ten dar. W pierwszym liście Jana czytamy: Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I dalej w drugim rozdziale: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Nie przechodźmy jednak nad naszym upadkiem do porządku dziennego. Nie wolno nam się zasłaniać immunitetem, jaki mamy darowany w Chrystusie, ponieważ immunitet może zostać uchylony. Pamiętajmy o tym. Słowo Boże nie wzywa nas dzisiaj, abyśmy o własnych siłach osiągnęli sprawiedliwość, bo to jest niemożliwe. Cieszmy się darem Bożym, ale sprawujmy nasze zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Niech nam ten dar nie powszednieje i nie wolno nam go lekceważyć. Nie musimy chodzić w wielkim strachu, nie musimy się obawiać, że jak tylko się potkniemy, to wszystkie, jak już mówiłem, plagi egipskie na nas zaraz spadną. Ale zważmy na Słowo Boże. Czytamy o Izraelu, który przecież był wybranym, specjalnym ludem Bożym. W liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale czytamy tak: Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotkało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? Początkowo zwiastowane przez Pana, zostało nam ono potwierdzone przez tych, którzy o nim usłyszeli. W 10 rozdziale czytamy: Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków ponosi śmierć. Rozważcie zatem, o ileż sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. I w 12 rozdziale, 25 wersecie czytamy: Strzeżcie się, abyście nie lekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Dzisiejsze słowo jest przestrogą, by nie lekceważyć prawa ducha. Dzisiejsze słowo może być odpowiedzią, dlaczego borykamy się z różnymi sprawami w naszym życiu, z konsekwencjami tego, że zdarza nam się lekceważyć, że czyniąc z daru wolności, czyniąc z tego immunitetu zasłonę dla naszego pobłażania, musimy się liczyć z pewnymi konsekwencjami. I na koniec chciałbym odczytać jeszcze tylko fragment z listu Jakuba z 1 rozdziału. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. I teraz zwróćmy uwagę, co mówi Słowo Boże.
Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności, w prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Cóż za wspaniała obietnica. Powstańmy do modlitwy.